siedzenie opuścił. Dzień dobry, właściwie dzień dobry wieczór. A gdzie to ja jestem? Poznajecie okolice? Co to jest za miejsce? Ręka do góry, kto wie, gdzie jesteśmy. Aha. Zagadka. Ściana lasu i nic więcej. A no właśnie, jesteśmy na osiedlu. Właściwie na ulicy, nie na osiedlu. Na ulicy Filipowicza na Pętli. A jak jesteśmy tutaj na Pętli, to są dwie możliwości. Albo jesteśmy linią 104, albo linią 23. A ponieważ wspomniałem wczoraj, że nie będzie to linia trzycyfrowa, no to chyba już rachunek jest prosty. Witam serdecznie z linii 23, właściwie już witam i żegnam, bo jedziemy ostatnim kółkiem i dojeżdżamy tylko do ulicy Zielonogórskiej i stamtąd będzie, znaczy to, no, na pętle jedziemy tak naprawdę i stamtąd będziemy zjeżdżać już do zajezdni, nawet nie po trasie, tylko na skróty. Dzisiaj wylosowałem linię 23, akurat 104 jedzie, tyle tylko, że Rostołt, a my na Zielone Wzgórza. Także witam z linii 23. Dzisiaj taki średni dzień pracy, nie jest krótko, nie jest długo, bo prawie 8 godzin. Pracujemy od godziny 11.15 dokładnie, czy tam 12. No i 18.40 kończymy, więc niebawem tak naprawdę. Zostało nam tylko dojechać do na Zielone Wzgórza i to wszystko na dzisiaj. Dzisiejszy dzień bardzo spokojny. Pierwszy raz od, nie wiem, półtora roku, od roku. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy ostatni raz jeździłem linią 23. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj na drobie zaległości i w nagraniu, jeśli chodzi o linię, jako linię w całości, z przystankami, ze wszystkim, żebyście mieli wgląd na to, jak wygląda linia 23 w 2023 roku. Tak naprawdę na pół roku przed otwarciem nowej, wyremontowanej, nowego wyremontowanego odcinka ulicy. Kurna, ta demencja, no. Ulicy Monte Cassino. Bo przecież od czerwca prawdopodobnie, do czerwca mają prawdopodobnie skończyć tam remonty. No i przy okazji zobaczycie, jak wygląda przejazd. Przejazd tą właśnie ulicą. Jak wyglądają tam, jak wygląda tam ruch i w ogóle wszystko, co się z tym wiąże. Wykopy i to wszystko. I będzie można porównać za pół roku, później za rok, czy tam w przyszłym roku, czy za dwa lata, o ile jeszcze ten kanał będzie istniał. Będzie można porównać, jak trwały prace i jak się pozmieniało tam przy dworcu. Także to tak wygląda. Także nagraliśmy dzisiaj sporo materiału. Mam nadzieję tylko, że bez problemów technicznych. Chyba tego nie jest. Wystarczy, że wczoraj już miałem kupę problemów, o czym się przekonaliście. Podałem wam znać we wczorajszym filmie. No i cóż, z duszą na ramieniu będę jechał do domu, bo będę właśnie myślał, czy udało się, czy znowu porażka. Może ja mam ostatnio jakieś dziwne problemy tego typu. No to wszystko możliwe. Nie, mam nadzieję, że co jakiś czas sprawdzałem, czy się nagrywa wszystko, czy jest dobrze. No kurna, drugi raz tego błędu nie popełnię. Ale wiecie co, najbardziej mnie nie wkurzyło to, że te nagranie nie wyszło wczoraj, tylko że ja sam do siebie gadałem przez prawie 8 godzin przy włączonym. Potrzebny zdolny, nie? Potrzebny zdolny.
demencję starczą. Wyłączył guzik i kurde, nawet o tym nie wiedział, albo może wiedział, tylko nie zdał sobie sprawy, że to może mikrofon wyłączyć. No nie wiem, nie mam pojęcia. Amnezja jakaś całkowita. Tak czy siak, no stało się, no i tam nie będę płakał nad rozlanym mlekiem, no. Co to jeszcze? Nieraz będę na ósemce jeździł. Także będzie co oglądać, myślę, z dzisiejszego dnia, jeżeli wszystko wypali. Podałem po nagrywaniu, także będzie co robić później w domu. Wieczorową porą przy herbacie. Także zapraszam do oglądania. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że... A, bo na dzień dobry nie powiedziałem, jaki mamy dzień. Ale to i tak napiszę w opisie. Mamy 31 stycznia 2023, więc to jest ostatni dzień stycznia w tym roku. Niedawno żeśmy witali Nowy Rok, a już miesiąc minął. Nie wiadomo kiedy. Tak właśnie mija czas na liniach MPK, czy tam PKM. Powiem wam szczerze, że odkąd zacząłem pracować jako kierowca tutaj właśnie w PKM, strasznie szybko mi czas mija. Dlatego właśnie, że cały czas człowiek jedzie, cały czas jest z tym czasem bezpośrednio związany. Non stop na ten zegarek musi patrzeć, żeby jechać o czasie. I może właśnie to z tym jest związane, nie wiem. Kiedyś jak pracowałem wcześniej, to człowiek się modlił, żeby ten czas szybciej mijał. Kiedy to wreszcie do domu, co spojrzysz na zegarek, zdaje się, że już 2 godziny minęło, patrzysz, to dopiero 15 minut. A tutaj z kolei odwrotnie. Chociaż zdarzają się takie dni, że też mam wrażenie, że się czas ciągnie jak guma. W każdym bądź razie dzisiaj minęło całkiem szybko. Tylko że dzisiaj w sumie niewiele było jeżdżenia, bo tak naprawdę mieliśmy do pokonania 3,5 kółka. To co to jest? Co prawda tutaj jedno kółko to jest prawie 2 godziny z przerwą licząc. To w sumie nie tak mało. Podobnie zresztą jak na dwójce. Tam też, no na dwójce trochę dłużej, bo tam to jednak pełna godzina. Tutaj to jest jakieś 50 minut w jedną stronę. Jeszcze zależy w jakich warunkach, bo przy większym ruchu to na pewno też koło godziny to trwa. No, także to tyle. Zapraszam do oglądania i do następnych filmów, jakie będą nagrywane, mam nadzieję, bez problemu. I życzę miłego, udanego wieczoru, nocy, dnia i tygodnia. I mam nadzieję, niebawem znowu się spotkamy. A ja tymczasem próbuję wyjechać z Nowego Miasta i będę podążał dalej. Także trzymajcie się szerokości, przyczepności i do następnego. Dobrze, chociaż jedno uszko masz odkryte. To przynajmniej wiesz, co się dzieje. To jeszcze ja. Tak, wiecie, skleroza przypomniała sobie, bo oczywiście zapomniała, co chciałem jeszcze wam powiedzieć, oprócz tego, co już zdążyłem powiedzieć. Tak sobie pomyślałem, że będę miał chwilę czasu i będę się nudził w domu, to przejrzę te wszystkie materiały, co ja mam nagrane. Postaram się jakoś tak zrobić, żeby zmniejszyć trochę opóźnienie, tak zwany poślizg na kanale, żeby te filmy, które nagrywam, były bardziej aktualne, że tak powiem. Bo tak sobie jak pomyślałem dzisiaj, ten film, który o ile się udało nagrać dzisiaj,
być tak, że on trafi dopiero za 2 miesiące na kanał. To trochę długo. Tylko że żeby to zrobić, to musiałbym kilka filmów pod rząd puścić. Oczywiście nie codziennie, bo to by było za często. Ale tak sobie na przykład pomyślałem, że w sobotę i w niedzielę, żeby trochę nadgonić, to można by było puścić właśnie przez trzy tygodnie po 2 filmy. I wtedy ta różnica, jeśli chodzi o aktualne filmy, by się trochę zmniejszyła. Byłby po prostu bardziej ciekawe, no bo nie byłoby to, co wydarzyło się 2 miesiące temu, tylko to, co wydarzyło się powiedzmy 3 tygodnie temu, to już zawsze to bliżej, bo ten mały margines to ja muszę sobie zostawić właśnie ze względu na urlop, chorobę czy jakieś inne zdarzenia losowe. Ale to mówię, jak w domu popatrzę, ile ja tego mam i jak to wszystko wygląda, i wtedy najwyżej zadecyduję. To tak mi przyszło jeszcze do głowy właśnie w międzyczasie, jadąc tutaj w stronę miasta. Także to tyle, chyba więcej już nic, już więcej Wam głowy nie zawracam na dzień dzisiejszy. I do zobaczenia. Już teraz chyba naprawdę. Bye, have a great time.